zostały nazwane nasze wschodnie rubieże Ukrainą. To był taki sygnał, że Polakom już nie chce się przytulać. Rozumiecie? Co jest symbolem Jagiellonów? Przytulanie. My wszystkich przytulaliśmy. Macia też. Nie rozpraszaj mnie. Symbolem Polski Jagiellońskiej jest otwartość na wszystkich, urządzanie się fajne, fajna gospodarka, dobrobyt. Dobrobyt. Przytulanie. I w pewnym momencie my powiedzieliśmy, dobra, już tam za Dniepr, to już nie idziemy. Nazwaliśmy tę ziemię Ukrainą. Już dalej nie. I to był moment, kiedy popełniliśmy historyczny błąd. Nasi przodkowie popełnili historyczny błąd. Sami ograniczyli swój rozwój. Stwierdzili, a już tacy urośliśmy, to już nam się, już mamy tyle narodów, że już nam się więcej nie chce. I to był nasz błąd. Wtedy się skończyła ta Polska. Ona się skończyła. To nie narodowcy od Dmowskiego zniszczyli Polskę wielonarodową. Ona po prostu przestała rosnąć. Dlaczego tak się stało? Ja myślę, że to był grzech lenistwa. Była taka próba dramatyczna, kiedy ludzie ambitni, fajni, tacy awanturnicy jak Adam Szwedkowicz, mniej więcej w 1610 roku postanowili jednak przytulić jeszcze kawał Rosji, kawał Azji, jeszcze do Uralu, jeszcze dalej. Przyszli, w Moskwie byli przywitani kwiatami, nie trzeba było żadnie w ogóle tej Moskwy zdobywać, to symboliczny opór. Ale co się okazało? Nie potrafili tej Moskwy utrzymać. Nie było konceptu, nie wiedzieliśmy jak. Skończyła się Polska, rozpoczęła się Rosja. Po prostu Imperium Słowiańskie, Imperium, tylko pytanie, w którym momencie Rosja przestała przytulać. Ja wam powiem kiedy. W 1900 roku, kiedy sprzedała Alaskę. Zrobiła ten sam błąd, co Polska 500 lat wcześniej. Nie wiem, kto doradzał carowi, ale to był albo agent, albo jakiś dureń. Nie wiem, kim był car, bo to pewnie Maciej Poręba nam zrobił dobry wykład. Podobno jakiś Niemiec, łajdak, choć niektórzy mówią, że święty człowiek, ale głupi. Natomiast jedno jest pewne, zrobił błąd, który dzisiaj spowodował, że my nie istniejemy jako część wielkiego, wspaniałego imperium, które przytula. Imperium Słowiańskie mogło być od Hamburga do Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych. Mogłoby przekroczyć Cieśninę Beringa. Kolej transsyberyjska mogła dojeżdżać do Wielkich Jezior, do Ontario, Erie i tak dalej. Co się stało? No, nie wiem, co się stało. Jakaś działalność agenturalna. A może właśnie Pan Bóg powiedział Słowianom, no nie będziecie rządzili światem. Nikt nie będzie rządzić światem, tylko ja, Bóg. Może to jest głos Boga jakiś. W każdym razie jedno jest pewne, że do pewnego momentu Żydzi, Polacy, Rosjanie mogą współpracować, a potem wydarza się coś takiego, że idzie to wszystko w rozsypkę. No i teraz to widzimy wśród waspów. Zrobili Black Lives Matter, myśleli, że za pomocą tego złapią katolików i białych ludzi za mordę, a tu się Murzyni odwinęli i zaczynają walczyć z kim? Z Żydami.